Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Maraz, a to jest zagrajmy w Medieval 2 Total War American Campaign. Słuchajcie, tak jakoś mnie ochota naszła na zrobienie sobie Medievala dodatków i polecimy sobie po kolei, będą wszystkie dodatki z Medievala i plus jeden modzik na po skończonych moich wszystkich kampaniach. Dobra, tak więc sobie zaczniemy jeden gracz, kampania Ameryk. Jak myślałem sobie wziąć Hiszpanów. No, widzicie, że tu nie mam za dużo odblokowane, co dopiero zainstalowałem mod. Na pewno w kampanii krzyżackiej pogramy sobie Polakami, ale to dopiero potem. Okej, co tu jeszcze mamy? Majów. Co to są? Aztekowie i plemienia Apaczów. Tym wielu zręcznych uczników potrafią wykorzystać technologię przeciwników. O, nie korzystając z pancerzy. O, tu też pancerzy. Okej, zagramy sobie Hiszpanami, bo tak akurat będzie mi się może dobrze grało. Okej, kampania długa. Musimy utrzymać 30 regionów. Musimy przeżyć frakcji Imperium Azteków. To się da załatwić. Okej, no i zaczynamy. Cutscenka dla każdej z innej frakcji jest inna. Sorry, Liska, co dzisiaj mam zgadłem, mogę troszeczkę mieć lekką chrypę lub pokrząkiwać, więc sorry za to. Ja myślę, że Hiszpanami będzie się grało łatwo, oni mają dobry pancerz i strzelców. No oczywiście konnice, to co jest dla mnie najważniejsze w tej kampanii. Tak kocham konnicą grać, że dosłownie masakra. Są inne kasynki? Teraz właśnie nie wiem, teraz zwątpiłem. Tak. To Spain, the new world is a land of hope, a land where the holy word is delivered. To właśnie nasza frakcja. Szkoda, że Polski nie może wysłać. O, by było przepicko. Husaria w dżungli. Ciekawie by to wyszło. Okej, dobra. Zaczynamy kampanię. Okej, ja się troszeczkę przygotuję. Słuchajcie, pogramy sobie gdzieś tak, dzisiaj z godzinka sobie nagram, to wyjdą gdzieś tak z 2-3 odcinki. Okej, dobra, co my tu mamy? Tu jest Hawana. To jest jako jedyna taka mała prowincja, tu nikt mnie raczej atakować nie będzie. Okej, tutaj co my mamy? Armia, tutaj wyciągniemy wszystkich. Podpiszemy pakt z... jakim to jest imperium? Latem? Dobra, mniejsza z tym. Okej, tu muszę szybko jakoś... mogę sobie tutaj werbować, ale... Aha, to jest odnośnie generała. Dobra, to mnie nie interesuje. Ja chcę sobie szkolić. Oczywiście rozpocząć budowę. Czyli tak, lepsze drogi i dom publiczny dla zadowolenia. Może na odwrót. I teraz tak, rekrutacja. Tu poproszę parę oddziałów. Tak na dobry początek. I ja wiem, że musimy zdobyć tutaj jedną z pierwszych prowincji. No dobra, co tutaj mogę wywinąć? To sobie zwiedzimy nabrzeże. Tu mamy jedno... Stolica Majów. O, świetnie. Tutaj wyślemy sobie statek do tej... do Hawany. I tak, farmy, dom publiczny i drogi tak samo. Tutaj sobie... O, tu jest już lepsza rekrutacja, widzę. Troszeczkę sobie podlepszymy... armię. I dobra, tak możemy zakończyć sobie pierwszą turę, mamy full kasy, także nie jest najgorzej. Panna młoda, gubernator Pedro, Agencja Era. Ciekawe, dobra, bierzemy to. Nowa misja, mamy przejąć tak to miasto, tak wiem, także spoko. Okej, proponuję sojusz na początek. Reputacja mieszana. To mamy jeszcze legendę mapy. Co by na to? Złóżmy ofertę. Zaakceptujemy z radością. Świetnie. Jak widzicie, no to by było dosyć ciężko tutaj ich podbić na samym początku. Dwie armie. Także tutaj już jest z góry skazany na porażkę.
bo tutaj sobie poczekamy. Utrzymam oblężenie, jedną turę. Nie będę szturmował tutaj za bardzo zamków, nie lubię tego. Ok, sprawdźmy, co my tu mamy. Ciekawie. Nic spektakularnego, ale mapa jest dosyć, widzę, duża. To mnie cieszy. Ogólnie ludziska nie grałem w dodatki z Medievala, bo jakoś nie ciągnęło mnie. Ja teraz mam okazję po prostu sobie je zrobić. Dobra, tutaj się wszystko buduje, rekrutacja, możemy sobie dodać jeszcze jedną jednostkę, żeby była tutaj zadowolenie. Tutaj zobaczmy, co my mamy. Aha, dobra, tu się będą jeszcze rekrutować, dobra, niech się rekrutują. Budowa idzie pełną parą. Aztekowie coś ode mnie chcą. Prawa handlowe, bierzemy. Chociaż przydało mi się tutaj prawa handlowe jeszcze z tymi chłoptasiami. Prawa handlowe, cóż mi ofertę, zaakceptowane, świetnie. Ok, relacje polepszone, świetnie. W ogóle jak tu się prezentuje mapa? Aha, nie ma mapy, świetnie. Ok, mapę dopiero jak sobie odkryję. O, Aztekowie też tutaj widzę, mają sprzymierzeńca, czyli nie jest najgorzej. Dobra, tutaj będziemy sobie szturmować. Zaatakuj. Z automatu tu polecę, tu powinno być wszystko ok, pójść. Zobaczymy. O! Mogę złupić, nawrócić. Wymordować. Nawracamy. Co my tu mamy? Mały drewniany mur. Dobra, najpierw robimy sobie dom publiczny i to, i dopiero potem lecimy z resztą. I tu jeszcze naprawę, to może tak. Może tak, zrobimy w ten sposób. Rekrutacja na razie nie mogę, bo jest mur uszkodzony, szkoda. Tutaj zrobimy sobie niskie podatki, żeby tam zaraz mi się nie buntowali. Chociaż w sumie automatyczne zarządzanie podatkami to będzie najlepsze tutaj rozwiązanie. Zobaczmy, co tu jeszcze jest na mapce. Ok, tu mamy buntowników, świetnie. Teraz sobie sprawdzę mapę. Nie lubię grać na kodach, po prostu tutaj jest taki czysty, czysta gra, tak jak naprawdę powinno być. Mgła wojny, to mi się podoba. Nagroda, w postaci 6 oddziału typu konkwistadorzy w stolicy. Otrzymałeś nagrodę w wysokości 2000 zł. Świetnie. Stolica co? Stolica jest Hawana? To jest jaj. O masakra, ja tu muszę powyciągać armię całą. Konkwistadorzy są na koniach, dobra. Ok, bierzemy tutaj sobie całą elitę. Tu może tych jeszcze weźmiemy, te oddziały. I mamy pełną armię i świetnie. Wywraca się sobie do stolicy. To może być dosyć przyjemna kampania, już widzę. Ok, tutaj będę musiał się tułać do Imperium Majów. Będę musiał ich tak i tak podbić. Tu są Aztekowie, świetnie. Może tak, ja zapomniałem o jednej małej zdolności naszego dyplomaty. Niech tutaj sobie, o, niech sobie tutaj leci i ja bym poprosił sobie sojusz. Co jest? Nie mogę? Bez jaj. Dobra. Zobaczmy, co tu mogę dalej zdziałać. Tu się wszystko buduje, świetnie. W Hawanie. Jakie ma, jakieś tam niezadowolenie mają. Budowa, może jeszcze jedno okno sobie postawimy, tak dla świętego spokoju. Ok, kolejna tura. Ciekawe, ile mam tur? 200 tur na to, luz. Ok, zajmij osadę. Kara, twoja reputacja wykryła się, mnie bardzo cierpi. Wdzięczność i sława z udziałem. Jako nagrodę otrzymasz kilka oddziałów wojsk, jednych z najlepszych, jakie są obecnie dostępne. Otrzymasz nagrodę w wysokości 3000 florenów. Dobra. Jaka osada? Ja mam taki kawał wyjść? Już mi się bardzo nie podoba. Ok, to więc tak. Panowie konkwis... szlachta, o. Ok, co my tu mamy? Tu mogę sobie wciągnąć kilka lepszych oddziałów. Ok, tu się już... tak, burzą. To mi się nie podoba. A, zapomniałem o statku. Cholera, muszę o tym pamiętać. Dobra, zobacz, co tutaj jest. Tutaj nic ciekawego nie ma.
Okej, okay, trochę sobie tu zwiedzimy mapkę. Okej, okay, gdzie jest ten... A, tutaj jest to miasteczko. Okej, okay, tutaj nic zdziałać za bardzo nie mogę. Trochę rekrutacji coś? Nie za bardzo. I jak widzicie, tutaj już od razu gra nas wymusza ładowanie się w wojnę, co mi bardzo nie odpowiada. A zrobimy może taki knyf. Ich zaatakujemy zaraz, za turę. Zobaczymy, co mi powiedzą. Bo ja chciałbym wiedzieć, jak się mój sojusznik ze mną opowie. To by było ciekawe. Okej. Okay. Tutaj nic nie... A, tutaj mogę właśnie na ostatku. Muszę pamiętać. Okej, okay, tu jest jeszcze jakaś tam... mała wysepka. Tutaj się co rekrutuje. Aha, dobra, spoko. Oczywiście standardzik. Konkwiskadorów nie chcę, bo tutaj widzę, że mam ich nadmiar. Konnicy. Okej, okay. Tego, ten stateczek wyślemy sobie, powiedzmy, z tą ekipą. Okej, okay. I wy byście mogli się tutaj przepłynąć, w te okolice mnie dozbroić. I teraz tak, może wykonamy sobie pierwszy zapis. Hiszpania 1. Stateczek tutaj się z komputer zachowa. Na ataku wyślemy ich. O, dobra. Nawrócimy. Okej, okay, dobra, to mi się udało. Teraz tak, z wami bym chciał... Wstrzymajmy ogień. Prawa handlowe. Legenda mapy. Złóżmy ofertę. Zdecydowanie odrzucono. Wrogowie. O, dobra. Sojusznik się po naszej stronie opowiedział, więc jest świetnie. Tak, dobra, mamy pierwszą wojnę. Dobra, sobie tutaj będę odkrywać mapę. Tak z czystej ciekawości. I tu chłopaki sobie już lecą. Dobra, świetnie. Tu by się przydało nawet... O, jest generał następny, jeszcze lepiej. Już mi się to podoba. Panowie, wszystkich was... Co jest? A, ja nie ten klawisz trzymam. Wszystkich was poproszę tutaj. Mhm, świetnie. Dobra. Azteków rozbiliśmy. No nie, to mają jeszcze parę armii, to mi się właśnie nie podoba. Co my tu mamy? Misjonarza weźmiemy. I przewodnika. O, przewodnika sobie wezmę, będę sobie odkrywał mapę. To będzie najlepszym pomysłem. Obecnie. I tutaj teraz tak. Rekrutacja, budowa. Nic nie mogę. Nawracają się chłopaki. Niskie podatki. Tu jest troszeczkę niedobrze. Może tak, tak, tak i tak. O. I zrobimy sobie do szkoły. Aha, doszkolić też nie mogę. Czy mogę? Nie mogę. Lupa. Dopiero będę mógł doszkalać sobie, jak będę miał odpowiednie oddziały. Znaczy odpowiednio rozbudowane miasto. Ale okej. Okay. Rapon z końca tury. A, mocne trzecie miejsce. Tak, dobrze powiedziałem? Ogólne, tak, trzecie miejsce. Imperium Azteków jest największym. W co ja się wmieszałem? Będą jaja. Baron Imperium Azteków. Wojna. Nowa Hiszpania Imperium Azteków. Racje pogorszone. Imperium Azteków kiepskie. No, mu się trudno. Misja, dziękuję. Zmiana, wzrost cech, dobra. Dobra, tu chłopaki płyną. Okej, dobra, możemy zakończyć sobie turę. Okej, okay, i wy teraz sobie tutaj popłyniecie. Odkryjmy sobie tak mapę. Co tu teraz się dzieje? Kogo ja tu mam? Miasteczko. Budować miasteczko coś mogę? Nie mogę. Jakaś misja nowa, coś byście mi dali. Co tu jest? Nie wiem. Świecinika, rada. Nawiązać stosunki dyplomatyczne. O cholera, taki kawał ją ucisnąć. O, będzie bolało. Jakaś kara za to. Mała jest nagroda za to nawet, tak że mi się nie opłaca.
Oj, panowie, tutaj trzeba, tu ci będą musieli walczyć i to ostro. Dobra, jak tutaj sytuacja wygląda? Na prawo, doszkalanie, dobra. Wszystko jasne. Teraz tak. Stateczek, niech mi pokaże co... A, tury nie skończyłem, sklera. Okej. Okay. Potem porozwiązujemy te jednostki, żeby nie było. Okej, dobra. Ci płyną? Płyną. Za 4 tury. No to spoko, luz będzie całkiem. Dobra. Nice. Czy coś tu mogę wysmyczyć? Z nimi jakoś tam paktu nie mogę nic podpisać. O, mamy dyplomatę. Co wy chcecie ode mnie? Co już prawa handlowe? Bierzemy was. Cholera, wy jesteście kurde idealni. No. Ojciec na Hiszpanii nagrodziła twoje wysiłki w nowym świecie. Nadam ci jeden tytuł Lorda. Malas Rudem? Ciekawe. Hiszpania zapewni twoim osadnikom większy dostęp do zapasu materiałów budowlanych i posiłków wojskowych. Król Hiszpanii zwrócił ci także sumę 5000 florenów. No co za hojny. To może podboju Ameryki ku chwale Hiszpanii, tak. A potem mamy Hiszpanią... Hiszpanów Ameryka pocałuje w dupę. Masakra. Trzymać nagrodę po prostu do działu. A, to oni do mnie wysłali. Nice! To cholera, podoba mi się to. Wstrzymaj ogień. Złóżmy ofertę. O, świetnie. Dobra. Mieszane stosunki okropne. Legenda mapy. Złóżmy ofertę. Legenda mapy. Nie. A może im zapłacimy? Co nieco, żeby sobie polepszyć, tak, 100 florenów. Prawa handlowe, złóżmy ofertę. I świetnie, super. I mamy stosunki dyplomatyczne polepszone, zawieszenie broni, Imperium Azteków. Pięknie. Dobra. Czyli dupa jest ubezpieczana. Nie stracili jedną prowincję, to nie jest najgorzej. Jestem ciekawy, co tam, jaką misję z tym dostanę. Dobra. Wy, panowie. Poleci jako kolejna ekipa wypadowa. A wy też polecicie sobie w to miejsce gdzieś. Ktoś mi się tutaj... Buntownicy jacyś. Dobra, to może ich od razu zgarniemy. Z automatu to się już nie będę bawił. Ja sobie jakąś cholera to zwiększą misję. O, bohater chwili. Dobra, bierzemy ci koleś. Okej, świetnie, ci uwodzą dalej. Jeszcze nie broni, już ten sojusz. Z kim sojusz? Aha, zresztą tury nie skończę, masakra, jak jestem dzisiaj zakręcony. Kończę frakcja, świetnie. O, pięknie, finanse jesteśmy na pierwszym miejscu. Cudownie, to już mi się podoba. Teraz tak, czy ja mogę coś tutaj budować? Nie, mogę doszkolić sobie. To poproszę. I tutaj tak samo dwie jednostki. Tu doszkalać nie mogę. To mi się nie podoba. Rekrutacja jeden oddział, niech tak będzie. Tutaj rekrutować będę musiał masę. Okej. Okay. Ej, no come on. Co tu mamy? Trzy miasteczka. Jedno buntowników. Dobra. Ekipa płynie. Pomalutku. Dobra, kolejna tura. O, epidemia. Niedobrze. Burza. 14 zabitych żołnierzy. Ej, chłopaki, spierdalajcie stamtąd. Dobra, weź sobie tutaj popłyńcie. Zobaczymy, co my tu mamy. Okej, kurwa, cholera, Astekowie są mi się tutaj, kurde, frakcją. Ogromną, bym rzecz powiedział. Z Miami nie będę tutaj zadzierał, z Miami bym poprosił sojusz. Agenci. Misjonarz. Katolicyzm. No, sporo. Handlarz, dobra. Zapomniałem, że tu mam handlarzy. Dobra, was tutaj rozdzielę, zarabiajcie hajs.
Dobra, tutaj ten stateczek. Nieszczęśliwy. Okej, zobaczmy, co tu jeszcze można wywinąć. Chyba nic ciekawego. Tu jest rekrutacja, idzie pełną parą. O, tu jest miasteczko buntowników, świetnie, to mi się podoba. Tu też jest jedno, to też nie jest najgorzej. No więc tak, jedna ekipa, która wyląduje, poleci w tą stronę, a druga ekipa, która wyląduje, poleci w tą stronę. Taki jest plan działań na razie. Nie mam żadnych misji, kiepsiutko. Chociaż może z tymi Aztekami bym sobie zaczął wojnę, no dobra. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Co tu chcą? Co mam zrobić? Wysłać dyplomatę? Ziemi, skoro możemy również wykorzystać ludzi. Wymiana handlowa, no, w sumie. Tylko teraz taki kawał popylać dyplomatą, to będzie cholernie ciężko. Jak ty długo jeszcze szedł tutaj? Gdzie jest ten koleś? Tutaj. Dobra, ile wtedy dolecisz? Trzy... Raz, dwa, trzy... No, cztery tury, pięć dolecieć. A mam na to 10 tur. To spoko, luz, zdążymy. Okej, co dalej? No i za kraj, zabicie obywatele. Na polską inicjaturę. O, spadliśmy, nie jestem najbogatszą frakcją. Jakieś tam plemiona. Dobra, to wiem. Budowa zakończona, dom publiczny. Niech się cieszą. Tubylce. Dobra. Droga zawrócona odkrywca. Już przeszedłeś obok, nie? No.